versus. Zaprasza Paweł Ziger. Witamy we wtorek. Minęła godzina 18. 18.08 nawet, dochodzi 18.09 za 25 sekund według naszego zegarka, który mamy tutaj w studiu. Mamy dwójkę gości, będziemy mieli trójkę. Troszkę mi dudni mikrofon chyba. Mamy przedstawicielkę, dawno nie mieliśmy przedstawicieli Platformy Obywatelskiej zwanej przez nas Lawetą Obywatelską. Mamy panią posełkę Małgorzatę Chmiel. Dzień dobry, witam państwa. Mamy pana posła Andrzeja Maciejewskiego, czyli przystawkę do Prawa i Sprawiedliwości, jak niektórzy twierdzą. Przewodniczący ważnej komisji, o tym będzie później też mowa. Wieczór, witam serdecznie wszystkich. I czekamy jeszcze na dobrozmianowego posła z wybitnej partii narodowo-socjalistycznej. Poseł Paweł Lisiecki ma do nas dotrzeć, jest w drodze, także okej, będzie. No ale przez to, że pana posła nie ma, musimy się dowiedzieć, kiedy pan poseł do nas dojedzie, to trudno nam się będzie rozmawiało o tych wszystkich genialnych pomysłach, które dobra zmiana nam szykuje. No to może zacznijmy od czegoś, co miało być w drugiej części, a właściwie drugim tematem. Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniża prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski. I cóż się stało, panie pośle? Dlaczego? Ale to pytanie do pana ministra finansów chyba powinno być szybciej, a nie do posła, który nie jest ministrem zarządzającym. Nie, ale chodzi o gospodarkę. Ja pytam pana jako przedstawiciela partii Kukiz, jak pan sobie tłumaczy tę decyzję? Pamiętajmy o tym, że Polska na dzisiaj jest na etapie pewnego bombardowania z każdej strony. Żeby nie powiedzieć punktowania. Jesteśmy punktowani tutaj. Czy wyniki ekonomiczne na dzisiaj mówią o tym, że spadamy? Ja bym pewne wątpliwości. Nie jesteśmy szczytem marzeń z budżetem. Naszym marzeniem jako Kukiz jest to, żeby budżet był zbilansowany, a nie zadłużony 900 miliardów, bo licznik Balcerowicza bije i nawet nie hamuje w jedną stronę, bo dług rośnie. Ale panie pośle, każdy niemowlak jest już dłużnikiem. Od lat mówi się o tym, wystarczy wpisać na przykład w konstytucji zakaz kreowania deficytu budżetowego. No to wierzymy pana do klubu, zgadzamy się w tym 100%, tylko jest jeden mały problem. Żeby zmienić konstytucję, trzeba mieć większość konstytucyjną. No to takie są zasady. Takie wprowadzić są zasady na przykład gry w Chrystusa parlamencie. Króla, wprowadźcie do konstytucji Chrystusa Króla i załatwcie ten deficyt. No ale dobrze, ale jeszcze raz powtarzam. Zasady gry są takie, tej zabawy, że musi być większość konstytucyjna. No albo umawiamy się, albo te zasady są przyjmowane, albo nie. Nie jest to budżet marzeń, podatki nie są szczytem marzeń Kukiza 15, a pamiętajmy o tym, no, to jest całokształt oceny polskiej gospodarki i systemu, tego co się dzieje i co zostało przyjęte w spadku po Platformie i PSL-u. I dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest na etapie tworzenia własnego autorskiego projektu i mam nadzieję, że na dniach się dowiemy, co nam Prawo i Sprawiedliwość ukuło na rok 2017, gdzie będzie już budżet autorski, nie będzie zmiłuj się. No i parę osób zacznie rezerwować tańsze i droższe bilety lotnicze, żeby się przez dłuższy czas nie pojawić nad Wisłą, jak się okaże, co wyczekuje dobra zmiana. Pani poseł. Ja bym tutaj, odnosząc się do wypowiedzi przedmówcy naszego, chciałabym, żebym nie zwalała na Platformę, że to przez Platformę jest obniżenie prognozy polskiego biznesu. No tak, ale to już powiedział pan, że to spadek po Platformie. Wydaje mi się, ale gdyby pan był uprzejmy, chciałabym zdanie skończyć. Wydaje mi się, że to jest efektem letniego załamania w gospodarce, który jest ewidentnie wynikiem tak zwanej dobrej zmiany. Przede wszystkim dużych drgań, jeśli chodzi o podatki, czego żaden biznes nie lubi. Nie jest to brak stabilizacji gospodarczej, to jest zabójcze dla biznesu. I w związku z tym, i tak jak mamy, ja obserwuję, jestem architektem, więc mogę obserwować bardzo, że tak powiem, kompetentnie cały ruch deweloperski. No jest to po prostu bicie na alarm, co to się dzieje. I to
oczywiście skutkuje niższymi dochodami do budżetu. I wydaje mi się, że nie można obwiniać poprzednich rządów o to, ponieważ w tej chwili mamy największy deficyt, jaki był do tej pory od czasu wolnej Polski. Więc proszę w ten sposób nie obwiniać nas, bo my zostawiliśmy w dobrej kondycji finansowej państw. No a to teraz to widzę, że pani poseł, nie dość, że dobra zmiana wpłynęła na kondycję polskiej gospodarki, to również na poczucie humoru Platformy Obywatelskiej. Przepraszam bardzo, w jakim dobrym stanie zostawiliśmy Polskę. Pani poseł, z roku na rok liczba aktów, ustaw, rozporządzeń i tak dalej przygotowywanych przez rząd i przez parlament rosła do bodajże 30 tysięcy stron w zeszłym roku. Czy tam zgadzam się z panem, stron. Że nie ilość, a jakość świadczy. Efekt oczywiście. Waszej roboty. Efektem waszej roboty, a dokładnie rzecz biorąc tego, co zrobiliście przy zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, jest to, że Prawo i Sprawiedliwość po bandycku, ale dokładnie tak samo jak wy, mogło sobie zacząć poczynać z Trybunałem Konstytucyjnym. To jest jedna. No ale nie porównujmy, panie redaktorze, myśmy przyznali się do błędu w momencie, kiedy Trybunał Konstytucyjny nam to wytknął, przyznaliśmy się do błędu i przyznaliśmy rację Trybunałowi. Marszałek Karczewski też się przyznał do błędu. Przepraszam, czytałem wypowiedź pana marszałka Karczewskiego, który powiedział, no tak, ale Platforma Obywatelska też złamała konstytucję, co znaczy, że PiS łamie konstytucję. Ale co to za tłumaczenie, co to było? Było, idźmy to do przodu szczegół. I róbmy dobrze. Chodzi o to, po to jesteśmy wszyscy posłami, właśnie, żeby nie patrzeć na to, co się działo kiedyś, tylko iść do przodu i robić najlepiej, jak potrafimy, po to, żeby mieć satysfakcję z tej kadencji. No ale wracając do nieruchomości, proszę państwa, no nie dziwmy się, że nie ma rynku nieruchomości dzisiaj, on stoi, no bo rynek kredytowy leży. I żeby nie powiedzieć kwiczy, mamy paraliż systemu kredytów hipotecznych. Tak naprawdę przeanalizujemy 26 lat i wszystkie programy mieszkaniowe, jakie były, żaden nie zakończył się sukcesem. I wychodzi, ja że... mam pytanie. Moment. Ale umawiamy się. Sukces. Nie rozmawiamy naraz, bo wtedy nikt nie rozumie z naszych odbiorców, jaka słuchaczy i widzów. Panie pośle, bo zabiorę mikrofon. Ja bym chciał w takim razie się dowiedzieć. Pan powiedział o programach mieszkaniowych. A jaki program mieszkaniowy jest według pana potrzebny? Proszę państwa, żeby budować, trzeba zarabiać pieniądze i dać ludziom się bogacić. Jeżeli karą jest praca i łoimy podatkami 70%, tak jak za wódkę, jak za fajki w podatkach, no to nie dziwmy się, że nagle praca staje się karą, obarczono taką karą i czyli żadne programy rządowe nie. Dajmy zarabiać najpierw pieniądze, tak? Bo jak obywatel sobie zarobi, to stanie się już dalszy krok do przodu. Czyli mieszkanie plus nie podoba się. Nie, ja nie oceniam 500 plus, bo na razie mówimy o hasłach, a ja nie chcę mówić o hasłach, a o konkretach. Ale hasło jest bardzo konkretne. Już konkretne są, przepraszam, bo już przekazane pierwsze hektary ziemi, więc spokojnie. To już nie są tylko hasła. To już rozpoczyna się realizacja pewnego bandyckiego pomysłu. Panie redaktorze, pan się pyta posła Kukiz, czy posła Prawa i Sprawiedliwości. Nie, pytam pana, czy panu się podoba ten pomysł, na przykład teraz pomysł 500 Mieszkanie Plus. Podoba się panu? Mi się podoba program Złotówka za Ziemię, gdzie obywatel kupuje od gminy za złotówkę symboliczną ziemię i zobowiązuje się, że w ciągu 5 lat postawi mieszkanie, dom i będzie tam mieszkał. Nie będzie to obarczone sprzedażą. Ale takiego nie ma programu. No dobrze, ale mówimy pozycja. Mówimy o rzeczach uproszczenia. Proszę państwa, dzisiaj jak chcesz mieć problem, zacznij budować dom, bo się zakopiesz w takich papierach, że zanim wbijesz szpadel, to minie 365 dni, a zanim go odbierzesz, to minie drugie 2 lata. I tak naprawdę się okaże, że w tej całej procedurze zgód, pozwoleń, papierków, pieczątek nie jest ważny człowiek, tylko procedury, które są jednym wyciąganiem pieniędzy z budżetu domowych. Dobra. Pani poseł, pani wspomniała o programie MDM, że to wielki sukces.
Nie powiedziałam wielki sukces, tylko że sukces. Że sukces, okej. Okay. Program Mieszkanie Plus, rozumiem, nie podoba się posłance Platformy Obywatelskiej. Dlaczego powiem? Dlatego, przedstawiciele PiS zapowiadają, że będą budować tanie mieszkanie dla obywateli. Jak najbardziej jestem za budową tańszego sposobu realizacji mieszkań niż w tej chwili, bo prawo budowlane nasze w tej chwili takie rygory nam narzuca, że właściwie te mieszkania muszą być drogie. I w związku z tym, mówił, że 30% kosztów wybudowania metra kwadratowego powierzchni mieszkaniowej to jest koszt chorych, głupich przepisów? Zgadzam się, dlatego część już do tej pory została zmieniona i jeszcze trzeba zmieniać dalej. Ja się z tym zgadzam, ale odpowiadając na pana poprzednie pytania, dlaczego? Dlatego, że ta cena, o której mówi PiS, to jest oszukiwanie Polaków. Dlatego, że najpierw mówiono, że to 3000, teraz, że 2950, naraz niekiedy pada w ogóle 1950, ale proszę zauważyć, że tu mowa jest tylko o samej kubaturówce, czyli nie jest brane pod uwagę w ogóle koszt gruntu i koszt uzbrojenia do tego. I pytanie jest, i proszę nie mówić, że to jest za darmo. To nie jest za darmo, bo to jest nasza wspólna własność, która jest do tego celu nam wszystkim zabierana, więc koszt należy liczyć razem z gruntem i z bardzo drogim uzbrojeniem, ponieważ te tereny, o których pan wcześniej był uprzejmy powiedzieć, które są już wyznaczone do zabudowy, są te terenami przeważnie bardzo odległymi od centrum. A urbanistycznie wszystkie miasta europejskie przeciwstawiają się tak zwanemu wylewaniu miast. W Polsce też chcemy, chcemy też się temu przeciwstawiać. W związku z tym to, co PiS proponuje, żeby budować na tych terenach, które znalazł poza miastami, bo na przykład w Sopocie nie ma żadnego w centrum miasta gruntu państwowego. To po prostu trzeba. Brak infrastruktura to nie tylko rura i droga. Infrastruktura to też przedszkole, żłobki, szkoły, sklep. I to wszystko, właśnie, żeby zrealizować... To jest jeden z elementów tych programów, o których rozmawiacie państwo, który mnie przeraża. Otóż pani mówi infrastruktura, że jeszcze do tego dochodzą przedszkola, żłobki, szkoły. Zdradzę pewną tajemnicę. Nie ma tańszego sposobu zrobienia jakiegokolwiek biznesu, jak tylko ten, że robi to prywatny przedsiębiorca, a państwa w ogóle nie ma w tym. W ogóle nie ma. Zgadzam się z panem. Nie ma w ogóle. Czyli popiera pan MDM, czyli program Nie popieram MDM, dlatego że MDM również oznaczał generowanie kosztów po stronie budżetu państwa, który był przerzucany tak naprawdę na podatnika. Ludzie, którzy nie korzystali z MDM-u, w części dofinansowywali ten projekt. Nie ma tańszego programu budownictwa, jak prosty przepis i pozwolić ludziom, żeby robili co chcą. Tyle zarabiali, ludzie powinni tyle zarabiać, żeby samemu sobie wybrać formę pozyskiwania mieszkań. Natomiast muszę się zgodzić, że do tej pory w Polsce brakowało wsparcia dla mieszkań na wynajem. Takim programem miało być TBS-y, Towarzystwa Budownictwa Społecznego i ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która wprowadzała formę pozyskiwania mieszkań dla ludzi średnio zamożnych na wynajem. Tylko okazało się w trakcie, że realizacja u nas w Polsce takich mieszkań jest na tyle droga, że przy tych wyliczeniach, gdzie 10% to jest wkład własny, te mieszkania i utrzymanie potem, na te mieszkania nie mogły sobie pozwolić osoby mało zarabiające. A rzeczywiście jest taka przestrzeń między osobami, którym przysługuje mieszkanie socjalne, bo bardzo mało mają dochody, a tymi, które już mogą sobie na takie mieszkanie z TBS-u pozwolić, istnieje grupa ludzi, którzy ani tu się nie mieszczą. Rzeczywiście im należy pomóc, żeby mogli wynajmować mieszkanie. Jeszcze
jedno zdanie, jeżeli można. Bo rzeczywiście w Polsce jest taka sytuacja, że mentalnie każdy z nas chciałby mieć mieszkanie na własność. Pewnie to wynika z braku zaufania do systemu rządzenia, do władzy. Natomiast na świecie, chyba u nas największa jest ilość mieszkań prywatnych, własnościowych, wszędzie na świecie, w Belgii, we Francji. Jest czy w Niemczech? Duża nie wszędzie, bo inaczej, podobnie mieszkań, jak w Polsce, we Włoszech, duża, na przykład, duża suma mieszkań komunalnych na wynajem, gdzie ludzie cały czas mieszkają, ale mają gwarancję, że dopóki będą płacić pieniądze, dopóty ich nikt stamtąd nie wykwateruje. Nie ma szans, żebyśmy się porozumieli. MDM na razie jest pod pewnym parasolem ochronnym. Ci ludzie ciągle płacą 50%. Jak przyjdzie 100%, zacznie się płacz i będziemy mieli powtórkę z tzw. kredytów frankowych. Będą protesty, bo się nagle okaże, że ktoś płacił do tej pory 600 zł, dostanie 1200 i wyjdzie, że znowu dycha w zęby. Ale wszyscy tak się we trójkę się zgadzamy, dobra, że ludzie powinni mieć stworzone warunki, gdzie mogliby sobie zabezpieczyć. Muszą zarabiać pieniądze i dać sobie radę. Nie zgadzamy się, pani poseł. Nie zgadzamy się. Nie, co znaczy ludzie mają mieć stworzone warunki? Otóż jedyny warunek, który ma być stworzony, to taki warunek, w którym są niezmienne przepisy, a państwo nie wpieprza się ludziom w ich życie i w ich portfele. Tylko tyle. Tylko tyle, nic więcej. Każdy projekt, który zakłada, że w jakikolwiek sposób państwo pomaga ludziom, oznacza, że będzie gorzej i drożej. Dobra, o mieszkaniach rozmawialiśmy. Jest grupa ludzi niezaradnych życiowo. To też Polacy są. No tak, właśnie, tym trzeba pomóc. Nie, ale to proszę. No zróbcie składkę, oddawajcie 10% diety poselskiej na ludzi, którym trzeba pomóc. Prosta zasada. Ale im bardziej państwo ludziom pomaga, tym więcej ludzi wymaga pomocy. Pomoc jest najbardziej skuteczna, nie jak się daje, tylko się stwarza warunki, żeby ten ktoś wyszedł z tego ubóstwa. Ale cały czas dajecie. Od 20 paru lat jest dawanie. Dobra, zmieniamy temat. Czy Paweł, możemy sprawdzić, czy poseł Lisiecki to do nas dotrze, czy nie? Możemy zadzwonić na przykład, gdzie pan poseł jest? Dobra, musimy poczekać, bo zobaczymy, czy tam pan poseł dojedzie i na którą godzinę dojedzie. Jak to się dojechał? No właśnie. Znaczy źle nam się rozmawia. Dobra, mamy zmiany w podatkach. Kontynuacja pomysłów PiS-owych. Przypomnijmy. Był taki wredny komuszy, postkomuszy rząd SLD z premierem Millerem. I ten wredny postkomuszy rząd wprowadził na przykład... Co wprowadził? Podatek liniowy? Proszę bardzo. Proste. Jasne. Efekty tego, ale nie tylko, ten postkomuszy wredny rząd na przykład obniżył akcyzę na alkohol. Podoba mi się. Efekty tego były takie, że dochody budżetu państwa wzrosły. No, krzywa Lefera tak jest zwany, tak zwany liberalny rząd przez niektórych, ale to już z wyjątkowym poczuciem humoru, rząd konserwatywno-liberalny, czyli PO-PSL, podwyższał podatki regularnie. Na przykład zamrożenie kwoty wolnej jest de facto podwyższeniem podatków. Przypomnijmy, wolne zawody, 50% kosztów uzyskania przychodu, wycięte. No ale nie możemy się dziwić, bo przecież słońce Peru przeszło długą drogę od konserwatywnego liberalizmu do socjaldemokracji. Efekty są takie, że PiS, który gdy poprzednim razem był u władzy, za trzecim razem, bo przypomnijmy, ludzie z PiS-u byli u władzy, gdy był rząd Olszewskiego, był również u władzy, gdy był AWS. Więc dopiero pod nazwą PiS był po raz trzeci u władzy 2005-2007. Wtedy była Zyta Gilowska, która została ładnie usunięta. Chciałem innego czasownika użyć, ale... Pani profesor Z Platformy. I tam też mieliśmy parę pomysłów takich liberalnych, powiedzmy, w tym, co zrobił PiS. Na przykład podatek spadkowy zlikwidowany, prawda? Ale... Ponieważ mamy dobrą narodowo-socjalistyczną zmianę... Ja obniżka jeszcze składki rentowej. I składki rentowej, pamiętajmy. Tak. To teraz Prawo i Sprawiedliwość szykuje podwyżki podatków. Szykują gigantyczne podwyżki podatków, co oczywiście będzie skutkowało tym, że wpływy do budżetu państwa będą niższe. To jest dość oczywiste dla każdego, kto ma głowę na karku, potrafi czytać, szukać informacji i analizować różne fajne wykresy. Natomiast pytanie, dlaczego oni to robią?
moja teoria jest taka. Otóż Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje grupy nieudaczników, którzy są zależni od kasy państwowej, czyli od tego, że wydyma się ludzi pracujących na kasę i rozda komuś. To jest naturalne zaplecze. Dlatego PiS-owi nie będzie spadać poparcie. A jeśli zacznie spadać, są fajne ustawy, które spowodują, że wyborów nie będzie. Oto się założyliśmy rok temu, że ja się założyłem z naszymi kolegami i tutaj w audycji, że wyborów za 4 lata nie będzie, czyli od dzisiaj za 3 lata nie będzie, coś się wymyśli. Panie pośle, dlaczego, jak tak pan patrzy na to, co robi PiS, dlaczego takie chore pomysły mogą się rodzić w głowie najwybitniejszego przedstawiciela galaktyki z Żoliborza? No, ale panie redaktorze, no co pan chce? Dobry polityk to jest taki, który rozdaje, jest hojnym wujkiem, bo najlepiej się rozdaje cudze, a nie swoje. Co więcej, mnie to nie boli, tak? Tak działa polityka. A jeżeli w słupkach jeszcze skacze, no to szybko się robi ciepło, no bo nie boli, nie z mojej kieszeni, a jeszcze poparcie rośnie i gwarancja sukcesu wyborczego, partyjnego na nową kadencję. Proszę państwa, żyjemy w czasach, kiedy staliśmy się zakładnikiem systemu partyjnego, który kupuje. Kupuje na zasadzie rozdaję, zabieram, naród się cieszy, jest szczęśliwy i zachwycony. A z drugiej strony pamiętajmy jeszcze o kolejnej sprawie. No, armia ludzi... Panie pośle, zaraz, bo jest poseł Paweł Lisiecki. Dawać mi tu posła. Witamy posła. Poprosimy posła do środka. Pawełek, odpal jakiś utworek, dobra? Versus. Zaprasza Paweł Ziger. Mamy posła Pawła Lisieckiego z Dobrej Zmiany. Witamy panie pośle. Dla kogo dobra, dlatego dobra. Ja wiem, dla mnie nie. Ale właśnie o tym rozmawiamy, że to będzie dobra zmiana dla coraz większej rzeszy obywateli Najjaśniejszej Odrodzonej i Chrystusa Narodów, którzy będą musieli wyciągać łapę, dzięki czemu będziecie mieli coraz liczniejszą klientelę. Bo wcale wam nie zależy na tym, żeby w tym kraju gospodarczo szły sprawy w odpowiednim kierunku, tylko chodzi o to, żeby mieć tę liczną klientelę. I dzięki temu będziecie mogli wygrywać kolejne wybory. A gdyby się, nie daj Boże, zdarzyło tak, że sondaże będą bardzo niepomyśli Słonka z Żoliborza, wtedy się może okazać, że mamy parę ustaw typu inwigilacyjną i się okaże, że z tymi wyborami to trzeba będzie trochę poczekać. To jest moja teza. Panie pośle, to, co wy robicie, to już nie jest nawet gangsterka i bandytyzm. To jest rozmontowywanie gospodarcze państwa. A to, co zamierzacie zrobić, co ostatnio pewien minister rzucił, 5 skal podatkowych. Dlaczego nie 7? Albo 15 skal podatkowych. Tak. Ja wiem, ja wczoraj słyszałem na konferencji w kuluarach, w konferencji w Narodowym Banku Polskim, że to on tak wypuścił taki balon próbny, żeby zobaczyć, jak ludzie zareagują. Czy przypadkiem nie zareagują tak jak z tymi czarnymi marszami. Ja się obawiam, że wy zrobicie te 5 skal podatkowych. Rozpieprzycie to państwo totalnie. Śmiech na sali będzie... Będzie bardzo trudno potem pozbierać. Totalnie. Panie pośle, wszystko. Pan jesteś człowiek przytomny. Sam pan mi kiedyś powiedziałeś, że na kilku głosowaniach nie byłeś. Bo to były głosowania takie właśnie... Na PiS. Ostatni raz coś powiedziałem poza mikrofonem. Nie ma. Nie poszedł. Nie, to jest oczywiście moja interpretacja wypowiedzi pana posła. To jest moja interpretacja, złośliwa interpretacja wypowiedzi pana posła. Pan jesteś poseł w miarę inteligentny i w miarę uczciwy, jakby powiedzieli niektórzy. Jakby powiedzieli niektórzy. Ja z panem posłem rozmawiałem wielokrotnie. Naprawdę jest fajny facet. Panie, co pan robisz w tym PiS-ie i co wy tutaj uskuteczniacie? Znaczy, co do podnoszenia podatków, to też trzeba pamiętać o tym, że nie da się ich podnosić w nieskończoność. Jest jakaś teza rzucona przez któregoś z ministrów. Być może rzeczywiście to też jest na próbę, bo też nie chcę tutaj go ani bronić, ani jakoś oskarżać. Natomiast pytanie ostateczne, dzisiaj też będę w Ministerstwie Rozwoju za chwilkę. Chyba rozbioru.
Dobrze. Na razie jeszcze rozwoju. Pytanie rzeczywiście co do tego, jak będzie wyglądał ten jednolity podatek. Czy on będzie rzeczywiście pomagał? No bo sama idea ujednolicenia podatków jest moim zdaniem plusem. Oczywiście pytanie co do szczegółów i czy rzeczywiście te skale podatkowe będą tak, jak zostało tutaj rzucone. Sam też prowadziłem działalność gospodarczą i wiem, że w momencie, kiedy doszło do zmian w podatkach, czyli te 18 i 32, był to moment, kiedy doszło do tego, że kryzys też przeszliśmy dzięki temu suchą stopą, ten z 2007-2008 roku, który się wówczas zaczął. To nie Jarosław Kaczyński był Mojżeszem, który przeprowadził przez Morze Czerwone. Niestety dla państwa. Ale pamiętajmy, moment. Skalę podatkową, oczywiście Platforma też za tym, o ile dobrze przypominam sobie, głosowała, ale to Zyta Gilowska, więc ona to zaproponowała z odpowiednim opóźnieniem, które weszło właśnie w latach już rządów Platformy Obywatelskiej. Oczywiście tu przyznaję, że Platforma Obywatelska, tak jak i wówczas Prawo i Sprawiedliwość, głosowały za tym obniżeniem. Również za paroma sędziami Trybunału Konstytucyjnego, powołanymi jeszcze przez poprzednie sejmy, co? Pewnie tak. Którzy teraz już się nie podobają nam. No bo po owocach ich poznacie, panie redaktorze. Zawsze ale wy tak... macie szczęście. Co sięgniecie po sędziego Trybunału, to się wam zgniłek trafia po prostu. Nie tylko w tej dziedzinie, panie redaktorze. Jakby poszukać w innych miejscach też. Ja wiem. Tam połowa PiSu stała po stronie, po której stało ZOMO kiedyś, tylko pan prezes zapomniał o tym. Prawda? No. Jakby rozpatrywać wszystko indywidualnie, no to trzeba by rozpatrywać indywidualnie. No to... Dobra, wracamy do gospodarki. No dlaczego rozmontowujecie ten kraj? To takie pytanie, dlaczego biją Murzynów? No to... Bo trzeba bić? Nie dlatego, bo że... trzeba rozmontować? Po co wy to robicie? Moment. Na razie jeszcze niczego, jeżeli chodzi o podatki, nie zrobiliśmy. Z jednej strony też trzeba zapewnić kwestię funkcjonowania państwa, budżetu. Oczywiście zgodzę się tutaj z tezą, że można się zastanowić, czy państwo, które ma duży budżet, to jest sprawne państwo, czy państwo z małym budżetem, ale jednocześnie z małymi obowiązkami względem obywateli jest bardziej efektywne. No i pan liberał, co pan robi w Partii Socjalistycznej? No, panie pośle. Natomiast poczekałbym na ostateczne propozycje związane z tym podatkiem. No, może będzie tak, panie redaktorze, że to między innymi moja osoba w jakiś sposób będzie wpływała na to, że te podatki będą inne od zapowiadanych. Ale... Nie. Dobrze. Ale zostały przecież ogłoszone projekty i zmiany w podatkach. Rzeczywiście brak jest projektu, a w szczegółach, jeśli chodzi zwłaszcza o podatki, to najważniejsze są te szczegóły. Ale trzy grupy danin chcecie zintegrować w jedno, co jest bardzo trudnym tak zadaniem, że w Europie nie znamy kraju, który by w ten sposób postępował. I wydaje się, że na pewno nie zrobicie tego w rok, dwa, a chcecie w może i krótszym czasie. Przedsiębiorcy wszyscy są zaniepokojeni tymi zmianami, w związku z tym, ograniczają inwestycje. Tak, to co mówi pan redaktor, inwestycje, wszyscy tak się boją w Polsce inwestować, bo nie wiadomo co to za chwilę będzie, a już z tymi podatkami to zupełnie. Ja chciałabym państwu tak powiedzieć, ja wiem, że wy potrzebujecie, państwo z PiS-u, bardzo dużo pieniędzy na te obiecane w kampanii wyborczej tematy typu 500+, typu, no już nie chcę wyliczać, bo nie chcę być okrutna, ale chciałam powiedzieć, zacytować państwu słowa Margaret Thatcher, że nie ma czegoś takiego jak publiczne pieniądze. Jeżeli rząd mówi, że komuś coś da, a tak mówiliście w kampanii wyborczej, to znaczy, że zabierze tobie, bo rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy. I to nic dodać, nic ująć. I w związku jeszcze z tym... dodać, ująć, Ronald Reagan, który powiedział, rząd nie rozwiązuje problemów, to rząd jest problemem. No i dlatego VAT został podwyższony przez Platformę. Proszę państwa, każda partia świetnie mówi, kiedy jest w opozycji, kiedy jest rządząca, zapomina... Kukiz. Który nie jest jeszcze partią. Ale jakoś PiS nie obniża tego VAT-u. Dajmy posłowi się wypowiedzieć.
Proszę państwa, pamiętajmy o tym, bo tutaj tak słucham tego i przycieram oczy. Państwo jest swoistą maszyną rozpędzoną lokomotywą, która się nie wyhamowuje jednego dnia i to trzeba powiedzieć uczciwie, gdy chodzi o media. Trzeba powiedzieć wyraźnie, żeby przestawić się na inne tory, to trzeba wyhamować. Pamiętajmy o tym, że jest system naczyń połączony. ZUS, który nie istnieje, jest wirtualnym tworem, jest bankrutem. Trzeba to nazwać wyraźnie. Ten szyld to blacha, która nie ma żadnej wartości, a tak naprawdę dzisiaj, żeby wypłacać emerytury, się zaciąga kredyty komercyjne. To jest jak gdyby jedna sprawa. Druga sprawa to system służby zdrowia, który też jest kolejną fikcją i zadłużone samorządy chowają długi w służbie zdrowia, bo ten dług tak naprawdę jest znacznie większy niż nam się rzeczywistość rysuje. I tak dalej, i tak dalej. Mówimy o pewnych zależnościach, które narosły przez 26 lat tylko dlatego, że towarzystwo partyjno-towarzyskie hulało po tym kraju i rozdawało nie swoje pieniądze. Dzisiaj mamy tu rozpędzoną maszynę i szuka się jej łata na dzisiaj w podatnikach kieszeni. Panie pośle, ja mam do pana bardzo konkretne pytanie. Proszę bardzo. Pan jesteś przedstawiciel, a nawet przewodniczący pewnej ważnej komisji. Tak. Pan poseł się teraz przedstawi, jakiej komisji przewodzi? Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Ja mam propozycję. Ustawa o samorządzie gminnym w artykule 9, o samorządzie powiatowym w artykule 6, mówi, że zadania własne samorząd może realizować, przekazując wykonanie tych zadań podmiotom zewnętrznym. Robi to sam albo poprzez przekazanie podmiotom zewnętrznym. Panie pośle, czy pan byś zagłosował za zmianą taką w tych ustawach, która by zabraniała samorządom prowadzenia działalności gospodarczej? Nie tylko dlatego, że jest to mniej efektywne, ale również, że jest to pole do korupcji. Ja nie widzę problemu, tylko zmieńmy system prawa finansowego i... Zaraz, tutaj jak pan nie widzi problemu, a wy jesteście przystawka i podobno nieoficjalny koalicja, to zobaczymy, co powie PiS. Podają w restauracji, w radio jest mikrofon. A się okazuje, że nie wyostrzyło się. Dobrze idzie. Proszę państwa. Na zwarcie. Ja jestem samorządowcem pierwszej kadencji, gdzie tak jak była ustawa Wilczka, prosta i jasna, tak, my w samorządzie w roku 90 mieliśmy zasadę bardzo prostą. Co nie jest zakazane, jest dozwolone. Koniec, kropka. Co więcej, w tamtym okresie, proszę państwa, w mojej miejscowości, gdzie byłem szefem Rady Miasta w Bartoszycach, miejscowość na Warmii Mazurach, pozdrawiam wszystkich. Rusy Wschodnie, pozdrawiamy wszystkich. Blisko granicy z Rosją, obwód kaliningradzki. Proszę państwa, tam wprowadziliśmy spółkę prawa handlowego, która obsługiwała wodociągi, kanalizację i ciepłownię miejską. I to był rok 90, bodajże drugi lub pierwszy. Można było to zrobić. Prywatyzowaliście ją? Jako spółkę prawa handlowego. A tu już była. Przepraszam, to w tamtym okresie to był skok, żeby nie powiedzieć większy jak skok przez Wałęsę, przez płot. Zadałem pytanie. Poprze pan taką inicjatywę, żeby samorządy nie mogły prowadzić działalności gospodarczej? Tak. Panie pośle, podoba się? No, trzeba rozważyć. No. Ale bliżej mikrofonu, bo żeby... Trzeba rozważyć. No, ale to znaczy rozważyć. Ale jakie szczegóły będą tej, że jest tylko zakaz, tak? Tak, nie można prowadzić. Na przykład jest zakaz, samorząd nie będzie mógł przez pracowników albo na przykład spółkę komunalną budować dróg, zarządzać wodociągami, nie będzie mógł czyścić miasta, kosić trawy, nie będzie mógł... chodzi o otwarcie rynku na usługi zewnętrzne. In-house, tak? Tak zwany w pewien sposób. Tak, to tak, była awantura przecież. No, ja wiem, że była. Tak? O śmieci. O śmieci. Ale to zostało to duże uproszczenie, tak? Tak, ale podoba się panu takie rozwiązanie? Jest... Powiem szczerze, do rozważenia. Nie chcę tutaj mówić od razu, że wchodzimy, natomiast jest to rozwiązanie... Proszę państwa, no ja wiele lat byłam... Proszę bardzo, jeszcze proszę tylko skończyć, jedną proszę. Rzecz tylko dodam, aczkolwiek zgodzę się ze stwierdzeniem tutaj, które padło, że państwo jest rozpędzoną lokomotywą, której łatwo przestawić się nie da. I teraz by trzeba pewnego rodzaju vacatio legis albo taki moment, żeby te... samorządy przestawiły się na odpowiednie tory. Dadzą radę. Pani poseł, podoba się rozwiązanie? Szanowni państwo, ja jestem zwolennikiem... Budżet samorządów jest porównywalny z budżetem państwa. To są o takich pieniądzach mówimy. Ja jestem zwolennikiem
tak zwanego wolnego rynku, bo tylko wtedy podnosimy jakość wykonywanych usług. I jeżeli chcemy, żeby i przede wszystkim oszczędzamy pieniądze gminne, które są nie są niczyje, tylko to są pieniądze mieszkańców przecież. W związku z tym przetargi zawsze, jeżeli jakakolwiek funkcja publiczna ma być prowadzona, musi być przetarg w tej chwili. Jeżeli ten przetarg wyłania najtańszą firmę i najlepiej opracowującą dane zadanie, to jest gwarancja, że wtedy mieszkańcy zapłacą w miarę mało i będą mieć dobrze zrobioną robotę. Przepraszam, ale jeżeli i to tylko jest możliwe, jeżeli nie będzie takiej sytuacji, że to gmina będzie zlecała swoim firmom wykonywanie pewnych zadań, bo jeżeli gmina będzie wykonywała, to nawet jeżeli byłby ten przetarg, to każda inna firma nie jest w stanie wygrać tego przetargu z firmą gminną. Dobrze, w związku z tym nie ma tutaj działania wolnego rynku. Jeszcze jeden temat, bo musimy przejść do innego tematu, bardzo, bardzo ważnego. Natomiast podsumowanie do tego, co pani poseł powiedziała. Przetarg, owszem, ale po przetargu powinna nastąpić licytacja. Dlaczego? Dlatego, a zdarzyło się tak, przepraszam bardzo, Gronkiewicz-Waltz, pełniąca funkcję prezydenta, sprzedawała przez licytację tereny, zdaje się, dawnej zajezdni Inflacka, tak? I pieniądze uzyskane ze sprzedaży tego gruntu były wyższe niż szacowane i wyszło z przetargu, bo później była licytacja. Więc jeśli mamy przetarg, otwieramy koperty i okazuje się, że firma ABC wybuduje kilometr drogi za X i pytamy, a pan złożyłeś ofertę trochę wyższą, a może pan jednak pomyślisz o tym? No tak, to ja zbuduję taniej. Otóż to licytacja odwrotna działa. Działa to w paru samorządach sprawdzono, zadziałało, okazało się, że uzyskano cenę niższą niż najniższa oferta. Niższa, ale zmieniamy. Nie oznacza lepszej oferty. Ale nas obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych. Ja wiem, nie możemy dopuścić do tego, żeby była ustawa zaskarżona. Słuchacze i widzowie są inteligentni, więc wiedzą, że posługujemy się pewnymi uproszczeniami. Wiadomo, że jeszcze wchodzą takie rzeczy, jak na przykład termin, jakość wykonania materiału i tak dalej. To jest opisanie procedury. I gwarancja wykonania, i gwarancja i później. Ustawa, to jest. To i jest. Prawa wygrywające. Cena realna, zmieniamy temat. Rynkowo, posłuchajcie państwo. W tej chwili mamy pracę nad tak zwaną ustawą spreadową, prawda? Która ma rozwiązać problem spreadów w kredytach walutowych. Przede wszystkim frankowicze, ale i tak dalej. Moment. Ktoś powiedział, że jeśli wprowadzona zostanie ta ustawa, przedstawiciel Związku Banków Polskich, będzie to kosztowało banki 8-14 milionów. Od 8 do 14 miliardów. Znaczy tyle kasy banki zgrandziły poprzez zawyżony kurs spreadu. Ale moment, to jest tylko jedna rzecz. Oprócz tego mamy zmienioną, za chwilę puścimy, Pawełek, przygotujmy się, pan mecenas Zbigniew Drzewiecki z Kancelarii Drzewiecki Tomaszek. Przeprowadziliśmy z panem mecenasem długą rozmowę, w tym tygodniu już będzie na antenie, a dzisiaj tylko fragment tej rozmowy zaraz państwu puścimy. Pan mecenas reprezentuje frankowiczów występujących przeciwko bankowi Millennium. I on, i wielu obserwujących to, co się dzieje w tej chwili w sądach, stwierdza jedną rzecz. Od paru miesięcy mamy zmianę orzecznictwa na korzyść klientów banku, kredytobiorców. Paradoksalnie może się okazać, że to, co jest w najlepszym interesie kredytobiorców, to jest brak jakiejkolwiek ustawy. Zostawcie to sądom. I banki, a przede wszystkim, jeśli nie będzie ustawy, to bank nie będzie mógł pozwać państwa polskiego. Tak? Jeśli właściciel PKO SA z Włoch będzie mógł przed sądem międzynarodowym dochodzić odszkodowania, bo wy żeście coś wykombinowali, ale przeciwko sędziemu Iksińskiemu z Warszawy czy z Wrocławia nie wystąpi. Dużo proszę, i koniec. Ale posłuchajmy, co ma do powiedzenia pan mecenas. Załóżcie państwo słuchawki, bo grzechem pierworodnym jest chciwość i to jest powód, dla którego zaistniały takie zapisy. I tu chciałbym tylko też powiedzieć, to nie jest tak, że wszystkie banki udzielały tych kredytów indeksowanych.
Na przykład bank PKO SA, czyli no drugi co do wielkości bank w Polsce, nie udzielał takich kredytów, dlatego że jego ówczesny prezes powiedział od samego początku, te umowy kredytowe są niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami. Oczywiście, że kwestie braku w przepisach stanowią też jeden z bardzo istotnych elementów, który zdecydował o tym, że to się w ogóle w Polsce wydarzyło. Natomiast z punktu widzenia dzisiejszego, no przepisy można powiedzieć, że no zawsze można je doprecyzowywać i zawsze mogą być lepsze, natomiast prawo jest klarowne i te podstawy prawne, które my stosujemy w pozwach, są naprawdę bardzo proste. I nie sposób jest tutaj dzielić włosa na czworo i mówić, że coś tu jest w prawie dzisiaj niejasne. Wszystko jest jasne. Skutki stosowania tych klauzul abuzywnych są również niezwykle jasne. I tu bym chciał też powiedzieć, że niezależnie od jasności prawa, to mamy multum dokumentów, które to potwierdzają. Mianowicie są wypowiedzi UOKiK-u, są wypowiedzi rzecznika finansowego, są wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, są wyroki Sądu Najwyższego, wypowiedzi rzecznika praw obywatelskich, no i oczywiście KNF. Czyli my tu mamy cały zbiór wszystkich możliwych podmiotów, polskich i zagranicznych, które mówią w sposób jednoznaczny. Banki stosowały klauzule abuzywne w umowach. No a skoro tak i skoro mamy jasny przepis kodeksowy mówiący, jakie są tego skutki, no to powstaje takie pytanie trochę retoryczne, to o czym my tu rozmawiamy, skoro wszystko jest jasne? To jest adresowane do banków w dużej mierze, które wydaje się, no mogłyby stosować też inną strategię, powiedziałbym, swoich relacji z frankowiczami, którzy, nie zapominajmy, banki są dla ludzi swego rodzaju instytucjami zaufania publicznego. Kluczem do działania banków są klienci banków. Przecież frankowicze to są klienci banków. Więc pytanie jest takie, czy skoro jest prawomocnie stwierdzone, że banki stosowały te klauzule abuzywne, to czy walka z tymi frankowiczami, którzy opierają się na polskim prawie, czy to jest dobra strategia banków i czy to o to chodzi w świadczeniu usług bankowych? To jest chyba retoryczne pytanie. Dobrze. No więc właśnie, czy wy nie obserwujecie, może pan już zdjąć te słuchawki? Tak. Nie obserwujecie tego, co się dzieje, do państwa wszystkich, mówię tutaj. Sądy zaczynają wydawać orzeczenia, w tym prawomocne, jak się okazało, na przykład z bankowym tytułem, tak? BT już jest dawno. MBank, Santander. Tak, w tym tak. Prawomocne. Mamy dwa ważne wyroki z Wrocławia i z Warszawy. I Szczecin jeszcze się kłania. Tak. Po co pchać się w jakiekolwiek ustawy? Po co zajmować się tym tematem, skoro tę sprawę można zostawić bankom. Jedyne, co właściwie powinniśmy... Sądom, przepraszam, nie bankom. Absolutnie nie bankom. Jedyne, co właściwie powinniście zrobić, to może zrobić tak, że przyjąć ustawę, wyrok sądu z Wrocławia o klauzulach abuzywnych, który je wywala. Jest to ogólnie obowiązujące. Tak, do widzenia, nie ma umowy. I koniec. Jest przepisem, jest ustawą. No tak się składa. Mamy 4 minuty. Tak się składa, że jestem posłem wnioskodawcą ustawy 729 w Kukiz 15. Proszę Państwa, jedna zasada. Po to jesteśmy z tym projektem w Sejmie, aby hurtowo pomóc obywatelom, których po prostu po ludzku nie stać wyłożyć tych 10, 15, 20 tysięcy na prawnika i na sądy. Bo o takich rzeczach mówimy. Mówimy o kosztach zbiorowy. Tutaj mamy 4,5 tysiąca osób, które... 4,5 tysiąca osób, dychę trzeba które... wyłożyć. Ludzie na chleb nie mają, a w tym momencie mówimy o dysce? Ale zgadzam się z panem redaktorem, że sądy orzekły przecież, że niezgodne z prawem banki zawierały sądy. Umowy uzależniające wysokość spłaty kredytu od kursu franka szwajcarskiego, czyli tak zwana indeksacja. Mało tego, zaczęto już wypłacać przecież odszkodowania. Proszę Państwa, 500 tysięcy rodzin. Czy Państwo sobie wyobrażacie paraliż sądu, kiedy zasypiemy sądy pozwami, a jednocześnie sparaliżujemy banki? Bo wystarczy wysłać parę pism do banku, poprosić o wyciągi, nagrania rozmów z jakieś regulaminy. Mamy paraliż banków. Banki przestaną zarabiać, a staną się bankrutami w ciągu jednego dnia. Czy o to chodzi? No nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby uprościć. Zdradzę panu tajemnicę. Proszę bardzo. Wartość pozwu, który prowadzi Kancelaria Drzewiecki Tomaszek, jest około 100 milionów złotych przeciwko Millennium.
i to jest mniej więcej 10% kredytobiorców banku Millennium. Około 50 tysięcy, czyli miliard Millennium. Jeśli to jest 50 tysięcy, to jest to 10% kredytobiorców. Możemy przyjąć, że to jest próbka statystyczna, czyli mówimy o 10 miliardach. Otóż 10 miliardów dla systemu bankowego, oczywiście któremu dopieprzono podatek bankowy, ale 10 miliardów dla systemu bankowego to nie będzie kryzys systemu bankowego. Pan rezygnuje z wypłaty 2 miliony miesięcznie? Pan się przejmuje tym prezesem? Nie, no ale pan widzi, ja tego nie widzę, bo prezes tego nie zrezygnuje, ani żaden bank. Ja mówię inaczej. Proszę państwa, odróżnijmy jedną sprawę. Wywalmy kłamstwo o kredytach walutowych, mówmy o kredytach złotówkowych. Ja stawiam pytanie i proszę odpowiedź. I tutaj do pana redaktora, niech pan to powtarza wszędzie. Niech ktoś udowodni, jak przewalutować złotówkę na złotówkę. Jeżeli to jest niemożliwe, to nie mówmy o kosztach budżetowych, nie mówmy o kosztach bankowych. Każdy bank prowadzi analizę ryzyka i w tej analizie ma wszystko, łącznie z trzęsieniem ziemi i inwazją UFO. Na tym polega praca banku. I bank doskonale wie, że zarobił już te swoje pieniądze, a na dzisiaj łoją ich. Ciekawe, czy zrobili taką analizę na wypadek dojścia PiS-u. Łoją ich sądy i wiedzą, że do tego interesu muszą na dzisiaj oddać już to, co zarobili. Pytanie, jak dużo będą musieli oddać? I w tym jest tak naprawdę istota problemu. Dobrze, ale istota problemu jest taka, że za 2 minuty musimy skończyć. Panie pośle, może nie ma tematu ustawy. Zostawcie ustawę walutową. Ja się w tej chwili zastanawiam to, o czym pan powiedział, pan redaktor, że jak to się stało, że w pewnym momencie sądy zmieniły orzecznictwo. No właśnie, tak. Jak to się stało, że w pewnym momencie doszło do zmiany orzecznictwa, mimo że wcześniej sądy odrzucały, tak? Chyba, bo coś takiego, z czymś grały takim... Na czas. Grały na czas, tak? Po tych protestach, a w pewnym momencie nastąpiła zmiana podejścia sądów do tego typu spraw. I to jest dla mnie bardzo ciekawe. No dobrze, wiem, sugeruje pan, że jest to efekt tego, że... Nie dobrze. To ja odczytałem to jako sugestię, że dojście PiS-u do władzy, co niestety by oznaczało, że nic się w sądownictwie nie zmieniło i tak jak pewien poseł, pewien sędzia na telefon załatwiał rozprawy za czasów Platformy, tak i teraz się załatwia różne rzeczy na telefon. No, który to? Ja nie znam takiego. Nie? Nie. Dobrze, za szybko przeszukamy. Maju, poszukaj sędzia z Gdańska, który na telefon ustawiał niby telefon z kancelarii premiera terminy rozpraw. To była prowokacja dziennikarska. Była 3 lata temu. Znajdź mi nazwisko tego sędziego, bo zapomniałem, dobrze? Dobra, pani poseł, to co, może uwalić szybciutko, bo 30 sekund. Uwalić taką inicjatywę ustawodawczą? Ja uważam, że to sądy powinny rozstrzygnąć. Bardzo dobrze, po takich wyrokach należy po prostu ludziom te pieniądze odszkodowawcze pooddawać. I koniec. Po dyskusji należy się przyjrzeć najpierw i projektom. Ustawa po to, żeby nie wydłużać tego, co jest proste do trafienia w tydzień przez Sejm. Jeżeli się chce, oczywiście, jest wola polityczna. Dobrze, Małgorzata Chmiel, Platforma Obywatelska. Dziękuję państwu bardzo. Andrzej Maciejewski, Kukiz 15. Nie partia, miło mi nie i nie przystawka i nie koalicjant. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję, dobrze, postęp, dobrze. Brawo. I dobra zmiana, Paweł Lisiecki. Dziękuję. Czyli Prawo i Sprawiedliwość. Muzyka i druga część za chwilę. Versus. Zaprasza Paweł Ziger. No i witamy po krótkiej przerwie. Mamy nowych gości. Jeden gość nowy. A jeden gość nowy, bo dawno się nie widzieliśmy, więc taki odnowiony, odświeżony. Witamy, pan Tomasz Żylicz, ekonomista, między innymi Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej. Będę chciał wiedzieć, co to jest tak naprawdę, ale to za chwilkę. I Paweł Budrewicz, mecenas Centrum imienia Adama Smitha, pisuje do Wprostu. Też? Też. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co to jest tak naprawdę? Dlaczego ekonomia ekologiczna? To pojęcie powstało kilkadziesiąt lat temu jako nazwa dyscypliny, która miała się zajmować ochroną środowiska i pokazywać, że jak się psuje, to nam szkodzi, również gospodarce, a jak się poprawia, to nam to wychodzi na zdrowie i również gospodarce wychodzi na zdrowie. W międzyczasie ta dyscyplina się trochę
rozwinęła i w tej chwili są już bardzo dobre metody wypracowane na ten temat, jak ten wpływ na środowisko badać, jak wpływ środowiska na gospodarkę badać i my to właśnie na Uniwersytecie Warszawskim robimy. Znaczy, moja obserwacja jest taka, że środowisko w Polsce jest wyjątkowo, szczególnie powietrze brudne, bo tylu zaczadziałych ludzi obserwujemy, szczególnie przy ulicy Wiejskiej, no to dawno nie było. Dobra, i porozmawiamy właśnie sobie o tym, co tam się kombinuje na Wiejskiej. Powiedzmy, że na Wiejskiej, a nie na Nowogrodzkiej czy w pewnej willi na Żoliborzu. Panowie, wypuszczony balon przez pewnego ministra dobrej zmiany, że będzie kilka progów, że będą zmiany podatkowe. No i się zaczęło w mediach. Analizy, czym to się skończy, co to będzie oznaczać, co to będzie oznaczać dla firm, dla budżetu. Paru publicystów popełniło teksty, że to w ogóle chory, na przykład Łukasz Warzecha, że to chory pomysł. Z kolei inny publicysta stwierdził, że Łukasz Warzecha nie rozumie, o co tutaj chodzi i należy płacić podatki. Bardzo dobry jest ten pomysł PiSu, a ja nie wiem, jaki jest ten, znaczy z tymi moimi libertariańskimi poglądami, to ja wiem, co sądzić o tych pomysłach PiSu, ale ja bym chciał się dowiedzieć od pana. Tylko że ja nie bardzo jestem dobrym informatorem, bo... A nie, jak ja pan słyszał pan o tych pomysłach. Słyszałem. O pewne informacje, które podocierały. To jaka kontrolka się panu zapaliła, że ku czemu to może zmierzać? Żadna kontrolka mi się nie zapaliła specjalnie, dlatego że... Jakie są podatki, no to jest jedna sprawa, ale one są w ogóle potrzebne w wielu krajach. Podatki odpowiadają mniej więcej połowie produktu krajowego brutto, w niektórych krajach więcej, w niektórych mniej. I my tych podatków musimy ściągać dosyć dużo, żeby finansować czy to ochronę środowiska, czy sprawiedliwość, czy ruch drogowy, czy służbę zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Także podatki są potrzebne. Pytanie, skąd te pieniądze mają się brać? Jak się zrobi analizę pochodzenia budżetu w wielu krajach, ale na przykład w Polsce, to się okazuje, że na te 200 kilkadziesiąt miliardów wpływów budżetowych większość pochodzi oczywiście z podatków. Mała część pochodzi z jakichś innych działań, czy to jakieś kary, cła, czy dywidenda, coś w tym rodzaju. Ale głównie to są podatki. I w tych podatkach... Najmniejszy udział mają podatki od osób fizycznych. Owszem, bardzo mały udział ma PIT, a stosunkowo największy udział ma VAT, czyli podatek od wartości dodanej. I tak jest w każdym kraju, również w Polsce. Więc my sobie możemy mówić bardzo dużo o tym, że próg podatkowy będzie 19% albo 30% albo coś w rodzaju. Ale po pierwsze, to i tak bardzo mała część budżetu państwa przez te podatki osobiste przejdzie. A po drugie, ile kto będzie płacił, to zależy nie od tego, co posłowie zadeklarują jako ten procent, tylko od bardzo wielu różnych skomplikowanych czynników, które sprawiają, że na przykład faktyczna stopa opodatkowania dochodów indywidualnych wcale nie jest taka, jak jest zapisane w ustawie, tylko jest jakaś inna, bo trzeba wziąć pod uwagę jakieś ulgi, jakieś progi i tak dalej. Także dopóki się nie zrobi dokładnych badań nad tym, ile tych podatków można ściągnąć, to trudno powiedzieć, czy zmiana progu podatkowego z 19% na 30%, czy ona dotknie, czy nie dotknie kogoś. Paweł. Tego nie wiadomo. Zacznijmy od celu, jaki przyświeca. No właśnie. Bo celem wcale nie jest to, żeby było nam lepiej, ani prościej. To jest taka wymówka. Celem jest uratowanie systemu finansów publicznych, a przede wszystkim systemu emerytalnego. Ponieważ ściągalność, czy składki ZUS akurat nie jest zła, ale składka, rozczłonkowanie podatków na ZUS, PIT i całą tę inną plejadę sprawia, że można po prostu sobie tymi żonglować podatkami. No ktoś może po prostu nie płacić ZUS-u. Przedsiębiorcy płacą ZUS stały, zryczałtowany.
I od dawna są głosy, że no jak to im tak dobrze, jak mogą ten tylko 1000 zapłacić mieć z głowy. Oczywiście można powiedzieć, no spójrzmy na to, jaka z tego będzie emerytura, raczej symboliczna. Więc to nie jest nawet próba uszczęśliwienia na siłę przedsiębiorców, tylko wyłącznie chodzi o to, żeby zachować, utrzymać płynność finansową całego systemu, ponieważ system zmierza raczej ku bankructwu, a złośliwie mówią, że w zasadzie już dawno temu zbankrutował, tylko dzięki temu, że państwo kontroluje produkcję pieniądza, tego jeszcze nie widzimy. I to jest kolejny pomysł, jak nie uratować, bo ja powiedziałem uratować, bo jestem przesadnym optymistą, jak przedłużyć tę agonię. Proszę pamiętać, znaczy jak politycy jak myślą, Lenin wiecznie ma być żywy jeszcze troszkę. Proszę pamiętać, że politycy myślą w kategoriach od wyborów do wyborów. W związku z czym każda ekipa zdaje sobie sprawę, że nie będzie rządzić w nieskończoność. I cała koncepcja polega na tym, co sprawić, żeby pewne nieuniknione zdarzenia typu krach finansów publicznych nastąpił nie za naszej kadencji, tylko za kadencję tych drugich. Wtedy będzie łatwiej im odebrać władzę. I temu wyłącznie służy ten pomysł. Proszę pamiętać, że to nie ma tu na celu jakiekolwiek ułatwienie komukolwiek czegokolwiek. Znaczy nie chodzi w tym myślenia ekonomicznego, jest to tylko i wyłącznie myślenie polityczne. Ja powiedziałem w pierwszej godzinie, panowie tego nie słyszeliście, że ta władza, ale zresztą i poprzednie, bodajże 2 tygodnie temu poseł Piotr Uściński z PiS-u powiedział, że program polityczny musi być taki, żeby ludzie na niego zagłosowali. Jeśli w programie politycznym jest, że państwo coś da, to ludzie na to głosują, dlatego że ludzie, większość ludzi nie rozumie tego mechanizmu, że żeby państwo mogło wydać pieniądze, to musi najpierw ograbić ludzi z pieniędzy. Dla ludzi to są dwie różne rzeczywistości, w ogóle do siebie nieprzystające. W związku z czym, jeśli państwo daje pieniądze, daje mieszkania, samochody i tak dalej, to państwo jest dobre. I ekipa, która właśnie okupuje to państwo, jest dobrą ekipą. Cały ten dynks polega na jednej rzeczy. Utrzymać jak największe grono ludzi, którzy będą na nas głosować. Będą na nas głosować, jeśli będziemy im dawać. Będą potrzebowali brać, otrzymywać pomoc społeczną. A pamiętajmy, to też mówiliśmy wielokrotnie, im więcej państwo, im bardziej państwo stara się ludziom pomóc, tym więcej ludzi potrzebuje pomocy. Więc jeśli będzie więcej ludzi, którzy potrzebują pomocy, to więcej ludzi zagłosuje na nas, bo my im dajemy i pomagamy. Tylko z czasem zabraknie mechanizm. Tych, którym trzeba zabrać. Tylko z czasem może zabraknąć tych, minus. Którym trzeba będzie zabrać, ale zawsze wtedy możemy na przykład powiedzieć tak, wszystkiemu winni są Żydzi, wszystkiemu winni są Łysi, Niemcy, onaniści i tak dalej, i tak dalej. Zawsze się znajdzie wroga. Tutaj akurat mamy, nasza cywilizacja ma doświadczenie w wyszukiwaniu najróżniejszych wrogów, dzięki czemu można wytłumaczyć każdy bandytyzm. Ja analizując, znaczy przyglądając się tym wszystkim doniesieniom a propos tego, co wyczynia obecna dobra zmiana, znalazłem między innymi informację, że prognozy rozwoju dla Polski zostały zmienione tam z 3,7 do bodajże 3,2. Znaczy, że nie będzie już tak dynamicznie się rozwijać ukochana socjalistyczna ojczyzna, tylko będzie się troszkę wolniej rozwijać. Ponieważ ten system, który mamy, nie jest systemem, w którym 2 plus 2 daje 4, tylko 2 plus 2 daje wynik wyborów odpowiednich, to jest jakby potwierdzenie tego, że tutaj w ogóle nie ma myślenia ekonomicznego. Nie ma w ogóle myślenia ekonomicznego. Ale pytanie jest w tym momencie inne. Są jednak ludzie, którzy rozumieją, skąd się biorą pieniądze, na co są wydawane pieniądze. I to, co powiedział Paweł przed chwilą, że ten system jest bankrutem, tylko jeszcze nikt o tym nie wie, bo państwo drukuje pieniądze. Mieliśmy 2 tygodnie temu takie marsze czarne, bo tam PiS wyskoczył z pomysłem ustawy aborcyjnej. Znaczy przykleił sobie ustawę Ordo Iuris. Jaka jest szansa? Przecież pan ma na uniwersytecie studentów również, pracowników naukowych. Jaka jest szansa, że ludzie zrozumieją, że to jest najważniejsza rzecz? Te pieniądze, które są im zabierane. Jaka jest szansa, że nagle ludzie zaczną manifestować za tym, żeby obniżyć podatki, uprościć system podatkowy,
żeby na przykład był podatek. Już ja nie jestem tego zwolennikiem, ale jest to lepsze. Liniówka bez żadnych ulg. Proste. VAT bez żadnych ulg i jedna stawka podatkowa bez żadnych ulg. Bo będzie to oznaczało likwidację iluś miejsc pracy w urzędach skarbowych, w aparacie ministerialnym, a więc ludzie będą mogli płacić mniej podatków, a więc będą mieli więcej pieniędzy. Jest w ogóle szansa, jak pan tak rozmawia ze swoimi studentami, z pracownikami na uniwersytecie, z innymi osobami i Paweł, jak ty, że do ludzi to wreszcie dotrze. Czy też słuszną jest teza, która mówi, ludzie zaczynają się zachowywać racjonalnie dopiero wtedy, gdy żadne inne działanie nie jest możliwe. To trudno powiedzieć, dlatego że nawet wśród moich kolegów i studentów, którzy są raczej dobrze wykształceni ekonomicznie, nie widać tego zawsze, że bardzo racjonalnie potrafią liczyć, kalkulować i tak dalej. A z tym zorientowaniem się przez elektorat, że tam za mało pieniędzy jest gdzieś i tak dalej, to nie jest znowu taka prosta sprawa, dlatego że w ekonomii my badamy między innymi takie problemy, jak to, że efekt jakiegoś działania niekoniecznie musi być taki, jak się nam wydaje, tylko coś tam przeoczyliśmy i w rzeczywistości troszeczkę inaczej to pójdzie. To takim najlepszym przykładem moim zdaniem jest to, co ekonomiści nazywają efektem zwrotnym albo rebound effect. W połowie XIX wieku w Wielkiej Brytanii wielka panika nastąpiła po tym, jak się okazało, że bardzo się poprawiła efektywność maszyny parowej. Ludzie lamentowali, co to będzie, jak ta efektywność będzie taka dobra, przecież nikt naszego węgla nie będzie potrzebował. Brytyjski ekonomista Stanley Jevons powiedział, że nieprawda. Poprawa efektywności maszyny parowej doprowadzi do takiego zwiększenia atrakcyjności nowego rodzaju napędu, że to nie obniży popytu na brytyjski węgiel, ale go tam utrzyma przez duje. I oczywiście miał rację. Więc to jest bardzo taki namacalny przykład, ale przypadków takich, że działania gospodarcze mogą mieć bardzo dziwne i nieoczywiste konsekwencje, jest więcej. I niestety wielu moich studentów, czy kolegów starszych, tego nie widzi. W związku z tym łatwo stosunkowo jest manipulować ludźmi i oszukiwać, mówiąc, że tutaj zwiększymy podatek czy zmniejszymy podatek i efekt będzie tam jakiś, taki jak sobie życzymy, a tak naprawdę jaki ten efekt będzie, to wymaga bardzo żmudnej analizy i efekt wcale nie jest oczywisty. Ale to pokazuje tylko to, ta nieprzewidywalność, ta dynamika gospodarki pokazuje tylko to, że rząd absolutnie nigdy pod żadnym pozorem nie powinien się do tego dotykać. Jak pokazuje historia PRL-u, rząd ma problem z wyprodukowaniem odpowiedniej ilości sznura do snopowiązałki oraz papieru toaletowego. Tymczasem rząd zabiera się za budowanie dużo bardziej, tak, dużo bardziej zaawansowane procesy. Co do podatku dochodowego i co do kwestii tego pytania, bo one są powiązane ze sobą. Teraz mamy tę zmianę podatkową projektowaną pod hasłem dowalmy bogatym. To wprost nasz rząd tego nie ukrywa. Zabierzemy bogatym, damy biednym. Bandyta Janosik. No tak. Proszę pamiętać, to jest o tyle niebezpieczne, że uderzenie w ludzi, którzy lepiej zarabiają, to jest mechanizm, to jest działanie, które hamuje akumulację kapitału, ponieważ człowiek bogaty jest w stanie w krótszym czasie odłożyć pewne oszczędności, czyli odłoży konsumpcję na później, czy to są tak zwana odłożona konsumpcja w czasie, czy oszczędności i ma z tego kapitał. Ten kapitał może wykorzystać się w różny sposób, to już jest jego sprawa, jego pieniądze. Jeżeli teraz tym bogatym dowalamy większy podatek, to droga ich do zakumulowania odpowiedniej ilości kapitału się wydłuża. To oznacza, że osłabiamy nasze możliwości rodzime tutaj, powstawania naszych biznesów i rozwijania naszych biznesów na korzyść tych krajów i tych państw i tych firm, które już zakumulowały kapitał przez to, że nie miały 50 lat socjalizmu. Czyli tak naprawdę to jest działanie, które ułatwia tutaj, można powiedzieć, eksplorację zagranicznych firm na terenie polskim, ponieważ osłabia tę grupę
finansowo osłabia tę grupę społeczną, która jest największym inwestorem, ponieważ tak naprawdę najwięcej zatrudnia i najwięcej PKB wytwarzają nie żadne korporacje, tylko wytwarzają firmy z sektora MSP. Czyli to są właśnie te firmy, MSP, jeszcze tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, tak zwane MIS-ie. Dokładnie. I już tu kończę. Czyli uderzenie w ten sektor to jest osłabienie podstaw polskiej gospodarki, czyli no, działanie, które jest szkodliwe każdemu. Natomiast też proszę pamiętać na pytanie, dlaczego ludzie się nie zorganizują. Im większe są podatki, to musimy więcej pracować na to, żeby mieć tyle samo, co przed podwyżką. Co mamy znaczy, mniej czasu, żeby na się myślenie, dokładnie. Kowalski, który wychodzi do roboty 6 rano i zasuwa cały Boży dzień i pada na twarz o 21, wraca do domu, on nie ma czasu na chodzenie na demonstracje, na pisanie sobie jakichś tam esejów, czytanie książek, czy na coś innego, bo on ledwo zipie, żeby zarobić do pierwszego. I taki człowiek, jak jeszcze usłyszy z telewizji, bo nie ma czasu też dokształcić, usłyszy z telewizji, że rząd mówi: panie drogi, pan tak ciężko pracujesz, to my panu damy mieszkanie. Jak dają, to brać, jakby ją uciekać. Więc on bardzo chętnie pójdzie, zagłosuje na tych, którzy dają. Chociaż nie zdaje sobie sprawy, że jedną ręką mu dadzą, a on będzie w następnym roku musiał jeszcze więcej pracować, albo tyle samo, bo już osiągniemy pewną wartość graniczną, albo będzie pracował tyle samo za mniej, więc będzie go jeszcze mniej stać. No i to też wygląda mi na działanie świadome nie tylko tego rządu, ale mam wrażenie, że od 90. więcej To jest moja teza, norma. Że to wcale nie chodzi o to, że idioci zajmują się biznesem w wymiarze państwowym, tylko jak najbardziej jest to bardzo bardzo przemyślana strategia działania, właśnie taka, o której powiedział przed chwilą Paweł Budrewicz. I ten wynik ekonomiczny wcale nie jest najważniejszy. Jeśli przez przypadek parę rzeczy się uda zrobić tak, że będzie dobrze, tak jak na przykład udało się PiS-owi podatek spadkowy, tak? Składka emerytalno-rentowa została obniżona, SLD obniżyło, wprowadziło liniowy dla przedsiębiorstw i tak dalej. Jeśli przez przypadek coś zrobimy i będzie miało dobry skutek ekonomiczny, no to okej, to fajnie. Ale to zupełnie przez przypadek. To jest jakby odprysk tego wszystkiego. Chodzi o coś zupełnie, zupełnie innego. Właśnie chodzi o to, jak matoły siedzą przed telewizorem, to można matołom wszystko sprzedać. Również właśnie kolejny sztandarowy pomysł PiS-u, czyli Mieszkanie Plus. Już parę hektarów zostało przekazanych przez samorządy. Między innymi w Kobyłce pod Warszawą. Dla osób niezorientowanych to jest trochę tak jak na Śląsku, tak tam, gdzie wszystkie te miasta, miasteczka aglomeracji śląskiej, na jednej ulicy stoi słup, tu się kończy miasto A, a zaczyna się miasto B, to wszystko jest powiązane. Kobyłka jest otoczona praktycznie z każdej strony przez miasta, przez Wołomin, Zielonkę, Ząbki itd., itd. Więc jeśli Kobyłka przekazała jakiś teren, a tam się buduje cały czas, to znaczy, że nagle na rynku, tym lokalnym, małym rynku, pojawił się gracz uprzywilejowany. Pojawił się uprzywilejowany gracz, który będzie podobno budował taniej mieszkania. Jeśli z drugiej strony oczywiście można się zastanowić, skoro rząd uważa, że lepiej wybuduje mieszkania niż rynek, który jest do tej pory, to dlaczego nie zajął się budową samochodów, dlaczego nie produkuje prezerwatyw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No bo to jest chwytliwe hasło. Ale skutki dla rynku nieruchomościowego będą bardzo przykre. Dlatego, że jeśli ktoś na przykład na Białołęce kupił mieszkanie pod wynajem, a 100 metrów dalej czy 200 metrów dalej nagle powstanie osiedle z tańszymi mieszkaniami państwowymi, to człowiek dostanie w plecy, bo on nie wynajmie już mieszkania za te powiedzmy 1,5 czy 2 tysiące jak teraz, tylko będzie musiał obniżyć cenę, czyli straci. Czyli państwo nie dość, że nie wykorzystuje, bo mogłoby sprzedać te grunty, po prostu sprzedać i już, i mieć pieniądze, więc w ten sposób traci, to jeszcze niszczy efekty pracy, to co ty powiedziałeś, ludzie zainwestowali pieniądze w coś, co ma im zabezpieczyć przyszłość, niestety państwo im uniemożliwia działanie. Czy ja dobrze rozumiem, że taki może być efekt na przykład tego programu Mieszkanie Plus dla rynku nieruchomościowego?
To jest program, który moim zdaniem walnie przyczyni się do rzeczywiście dużej dezorganizacji na rynku wynajmu i tradycyjnie, jak wszystkie tego rodzaju programy, uderzy najbardziej w ludzi najbiedniejszych. Ludzie najbiedniejsi mają to do siebie, że są ulubionym kozłem ofiarnym, ulubionym dźwigaczem wszelkich systemów przez każdy rząd. Dlaczego to uderzy w ludzi najbiedniejszych? Ponieważ jeżeli rząd teraz powie, ok, wynajmujemy, a już pani premier zapowiedziała, będą to mieszkania głównie dla ludzi o niskich dochodach i dla rodzin wielodzietnych. W związku z czym przestanie się opłacać, konkurować na takim normalnym rynku z ofertą prywatną, tak? Oferować tanie mieszkania, niewielkie, na wynajem, bo skoro państwo wprowadzi mieszkania z ceną dumpingową, to rzeczywiście no, kto będzie inwestował pieniądze, żeby kupić mieszkanie i potem wynająć takim biedniejszym? Więc się ludzie przestawią na albo wynajem firmom, albo na wynajem ludziom bardziej majętnym. Jako, że w tym momencie ograniczy to pulę tych mieszkań, a na mieszkania państwowe będą zapisy, bo już jest mowa, że zapisy ruszą, wraca PRL pełną gębą, jeszcze nie wiem, na co zapisy pewnie na papier toaletowy i 30 lat czekania. Więc jeżeli będą te zapisy, to znaczy, że będą dostawać mieszkanie ludzie po znajomości, za łapówki lub za innego rodzaju dary, jakie złoży wielki urząd. Ci, którzy są daleko w kolejce, będą musieli wynajmować na rynku droższe mieszkania. Tak, ale z uwagi na dumpingową cenę, część wynajmujących przestawi się w tym momencie na zupełnie inne rynki, albo te mieszkania gdzieś sprzeda, cokolwiek z nimi zrobi. Pewnie się okaże tak, że ilość dostępnych mieszkań dla biedniejszych spadnie. A te, które będą w ich zasięgu cenowym, trzeba będzie czekać 10-20 lat na zapisy. Efekt jest taki, że ilość osób, którym będzie trudno wynająć mieszkanie, znacznie wzrośnie. Jak zwykle wszystkie tego rodzaju pomysły, które mają pomóc tym najbiedniejszym i które mają są realizowane przede wszystkim kosztem najbiedniejszych. Mechanizm taki czysto rynkowy zawsze się kończą jeszcze większą biedą tychże najbiedniejszych. Więc jeśli chodzi o to, kto ponosi ciężary tam różnych głupich decyzji, to oczywiście bardzo często jest tak, że rzeczywiście ci biedni ponoszą te ciężary. Natomiast ja bym chciał wrócić do tego, co pan mówił o tym takim nieodpowiedzialnym podejmowaniu decyzji przez władzę, a właściwie podejmowaniu decyzji w takim celu, żeby było gorzej komuś tam. Mnie się wydaje, że bardzo często może wyglądać na to, że kto podejmuje decyzję, robi to komuś na złość, ale on chyba tego tak nie robi. On chyba nie wie, jak dobrą decyzję podjąć i podejmuje chcąc jak najlepiej, a mu nie wychodzi. Jeżeli ja już przez kilkadziesiąt lat się tym interesowałem i badałem, jeżeli się porównuje dwa systemy, kapitalistyczny i socjalistyczny, i narzekamy czasem na system kapitalistyczny, że to chciwość, że degradacja środowiska i tak dalej, to ja mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że wszystkie negatywne przejawy, jakie można w systemie kapitalistycznym zobaczyć, również dotyczą systemu socjalistycznego. A więc ta chciwość, zniszczenie środowiska i tak dalej, wszystko to jest. Jest jedna istotna różnica pomiędzy systemem kapitalistycznym a socjalistycznym. Mianowicie taka, że w systemie socjalistycznym nie bardzo umiemy efektywność zapewnić gospodarce. I jest to, czy była to jedna z ważnych przyczyn, dla których socjalizm upadł w wielu krajach. No ale nie, znaczy, to, że, nie w Europie. Nie w Europie, bo ja mówię, że wszędzie na świecie, tylko w wielu krajach. Upadł między innymi dlatego, że przegrał gospodarczo. Wszystkie plagi, jakie są w kapitalizmie, były w socjalizmie również, a oprócz tego jeszcze był brak efektywności gospodarczej. Więc jeśli nam się wydaje czasem, patrząc na polityków czy decydentów, że oni robią komuś na złość, czy robią coś specjalnie, żeby było źle, być może tak i jest czasem, ale ja mam wrażenie, że oni po prostu nie umieją, są niekompetentni do tego, żeby podejmować pewne decyzje, które kto inny w systemie rynkowym podejmuje. Także to nie jest kwestia złej woli, tylko niekompetencji. Dobrze, zmieniamy temat.
my razem ze słuchaczami, widzami wracamy do tematu, który poruszyliśmy, którym kończyliśmy pierwszą godzinę, a tutaj w tej drugiej godzinie z panami po raz pierwszy sobie o tym porozmawiamy. Mianowicie jest, to jest i medialny, ale i ekonomiczny. Bardzo fajny temat, czyli tak zwane kredyty walutowe, frankowicze i tak dalej. Mówiliśmy o tym w pierwszej godzinie, przypomnieliśmy, że mamy ciekawe orzeczenia sądów, które stwierdzają, że w umowach z bankami banki stosowały klauzule abuzywne, czyli niedozwolone, a zgodnie z polskim prawem klauzule abuzywne wypadają. I mamy dwa wyroki. Jeden wrocławski, jeden warszawski. Jeden, w którym się stwierdza, że skoro są klauzule abuzywne, to one wypadają i koniec. Reszta umowy pozostaje. Zresztą o tym w swojej wypowiedzi mówił mecenas Drzewiecki. Wypadają, bo tak stanowi prawo. Kodeks cywilny po prostu tak stanowi. Natomiast sąd warszawski trochę inaczej zdecydował. Mianowicie, skoro są klauzule abuzywne, to nie ma umowy. Co jest gorszym rozwiązaniem tak naprawdę dla ludzi posiadających te kredyty, bo muszą zacząć w tym momencie dogadywać się z bankiem, jak co zrobić z tym kredytem. No jak to trzeba oddać. No, więc właśnie, trzeba go oddać. Ale umowa jest nieważna, trzeba zwrócić sobie świadczenia. Proste, ale nie mamy tych pieniędzy, więc w końcu musimy wziąć kredyt w banku. No tak. Mieszkanie ewentualnie. To jest bardzo niebezpieczny kierunek, którym poszedł sąd z Warszawy. Natomiast sąd z Wrocławia poszedł bardzo ciekawym, bo co to oznacza tak naprawdę dla kredytobiorców? Otóż nie mają klauzul abuzywnych, czyli tej tam waloryzacji, tych przeliczeń i tak dalej. Zostaje im kwota w złotych, ale z oprocentowaniem dla franka szwajcarskiego. To jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy posiadają kredyty walutowe. W Sejmie co jakiś czas mają się pojawiać albo pojawiają się zapowiedzi propozycji ustaw, które regulują sprawy kredytów walutowych. No i pomysł jest taki, że proszę nic nie róbcie, zostawcie sądom, skoro jest taka linia orzecznicza i wszyscy mówią, którzy się tym tematem zajmują, że rzeczywiście od paru miesięcy mamy taką linię orzeczniczą, zostawcie to sądom. Za 2-3 lata sprawa zostanie rozwiązana. Po prostu. Sądowymi wyrokami zostanie sprawa rozwiązana. I tutaj się cieszymy, że premier Szydło w Radiu Maryja powiedziała, że nie ma szans na ustawę frankową. Bardzo dobrze, nie dotykajcie się do tego. Dlaczego? Dlatego, że jeśli rząd zajmie się ustawą frankową, to niewątpliwie będzie to, jak wszystko, czym się zajmuje rząd, czyli ze szkodą dla obywateli. Natomiast jest inne pytanie w tym wszystkim. To się skądś wzięło. Ten system finansowy to nie tylko banki, ale instytucje ubezpieczeniowe i tak dalej, i tak dalej, funkcjonują w oparciu o pewien, z jednej strony zbiór przepisów prawa, ale z drugiej strony pewien zwyczaj, który polityczny, który dopuszczał te wszystkie możliwości i dopuszczał to, że jak tutaj wspomnieliśmy w pierwszej godzinie, prezes PKS-a mówił, te umowy są złymi umowami, są bezprawnymi umowami. Nie, Millennium, mBank, Nordea i tak dalej, pchali ludzi w kierunku, oferowali tak zwane kredyty walutowe. Co by trzeba było zrobić, żeby, tylko proszę cię, nie mów mi, że wprowadzić ustawę albo zmienić konstytucję. Na gruncie tego, co jest w tej chwili. Co by trzeba było zrobić, żebyśmy nagle zaczęli funkcjonować w rzeczywistości, w której przynajmniej podstawowe zbiory przepisów, czyli kodeks na przykład cywilny, będzie przestrzegany. Czy kodeks karny, czy kodeks jakieś inne. Co należy zrobić i gdyby nam się udało, jakie będą skutki gospodarcze? Załóżmy, że mamy taką możliwość, żebyśmy to zrobili, tak? Załóżmy. Załóżmy, że mamy możliwość przeprowadzenia takich zmian. I co dzięki temu osiągniemy? Moim zdaniem to jest problem nie tylko prawny, ale i ekonomiczny. Dlatego, że
wyobraźmy sobie taką umowę. Ja panu mówię, niech mi pan da 100 zł, jak będzie ładna pogoda, to ja panu dam 120 za tydzień, a jak będzie brzydka pogoda, to ja panu dam 80. Załóżmy, że pan przystaje na tę umowę i jest ładna pogoda, ja panu zwracam 120 i pan jest zadowolony z tego, że taki to wziął obrót. Natomiast jeżeli będzie brzydka pogoda, ja panu dam 80, to wtedy pan pójdzie ze skargą gdzieś i powie, jak to jest możliwe, ten łobuz wziął ode mnie 100 zł, obiecywał, że jak będzie ładna pogoda, to dostanę 120. Wprawdzie pogoda była brzydka, wobec tego ten łobuz ma podkładkę na to, że mi dało 80 zł, ale mi dało 80 zł, a ja straciłem. Niech mi ktoś to zrekompensuje. To jest niestety mechanizm, który jest bardzo dobrze znany w ekonomii. To się nazywa asymetria informacji i tak dalej, czy asymetria bodźców, czy coś w tym rodzaju. I z natury rzeczy, w pewnych przypadkach możemy się spodziewać wystąpienia z jakimiś roszczeniami, a w innych nie. Gdyby kurs franka do złotego, czy na odwrót, szedł w taką stronę, jak ludziom się wydawało, czy ktoś by się zgłosił do budżetu państwa, mówiąc, że no, mnie się lepiej powiodło, niż sądziłem? Tutaj nie mówię o sytuacji, że ludzie chcą, żeby tak zwany budżet państwa im ich grę, ryzykowną grę wynagrodził, tak? Te ich straty pokrył. Mówię o tym, że ludzie poszli do sądu, wynajęli dobrą kancelarię, jedni, drudzy i trzeci, i zaczynają wygrywać spory z bankami. Powołując się na jedną rzecz, i to jest troszkę inny rodzaj umowy niż ta, o której pan wspomniał, że ładna, brzydka pogoda, że sorry, ale kochany banku, tutaj jest tak zwana klauzula abuzywna, niedozwolona. Po prostu jest niedozwolona umowa. To jest tak trochę, jakby pan powiedział, że ja panu pożyczę pieniądze, ale jeśli pan ich nie odda, to ja pana zastrzelę. I pan mnie zabija. I później ktoś mówi, no panie, pan żeś zabił człowieka, jest w kodeksie karnym artykuł 148, ale on podpisał umowę. No panie, nie ma takiej opcji, żeby człowiek pozwolił się zabić. Nie ma, to jest klauzula abuzywna. Koniec, kropka. W związku z czym o to chodzi. I to jest trochę inny, innego niż zakład, o którym pan mówi. Ja rozumiem. Pan powiedział o zakładzie. Ja rozumiem, o co chodzi, mam nadzieję. I wydaje mi się, że jeśli ten Frankowicz jest w stanie pokazać, że umowa, którą podpisał, jest złodziejska, to oczywiście pieniądze od banku powinien dostać. Natomiast ja bym się bał tego, że Frankowicz, który nie był w stanie pokazać, że umowa jest złodziejska, tylko jest rozgoryczony po prostu tym, że myślał, że zyska, a i stracił. Pójdzie pod Sejm. I pójdzie pod Sejm i zażąda, żeby podatnik mu to zwrócił. Finansowo. Tak, i także moim zdaniem... Tu się zgadzam całkowicie. Tak, rozstrzelać takich ludzi. Moim zdaniem... Także górników jeśli, jeśli się pokaże, że jakaś umowa była nielegalna, czy ktoś ukradł pieniądze, to trzeba, żeby ten, co ukradł, zwrócił. Natomiast co innego jest ponoszenie ryzyka. A moim zdaniem w wszystkich dyskusjach na temat umowy frankowej te dwie rzeczy się mieszają, bo nie tylko chodzi o to, żeby zwrócić pieniądze, które zostały ukradzione, ale żeby zwolnić ludzi z ponoszenia ryzyka. Brawo, czyli zmierzamy powolutku. To, co można by wprowadzić i co mogłoby na gruncie tych przepisów, które są obowiązywać, tylko trzeba by je uszczelnić, żeby jak najmniej grup zawodowych, a najlepiej żadna, nie korzystała z wyjątków, że każdy ponosi odpowiedzialność za konsekwencje swoich czynów. Wygra to dobrze, przegra to niedobrze. Ale tu jest jedna drobna uwaga a propos tych klauzul abuzywnych, ponieważ moim zdaniem przykład z tym zakładem właśnie idealnie pasuje do sytuacji z frankowiczami, bo to była umowa taka, wezmę kredyt we frankach, bo on jest tańszy niż w złotówce, licząc na to, że będzie ładna pogoda, czyli niski kurs franka, a pogoda się zepsuła. I trzeba było o tym pomyśleć, kiedy się decydowałem na tę umowę. Trzeba też jeszcze jedne rzeczy pamiętać. Te klauzule abuzywne to jest właśnie próba wyjątku od tego, co powiedziałeś przed chwilą. Ponieważ zasada, że umów należy przestrzegać, doznaje osłabienia w kodeksie cywilnym, bo kodeks cywilny mówi tak. Pomimo, że się umówiliśmy na coś, to ty możesz pójść do sądu i powiedzieć, że to nie działa,
I sąd ci przyzna rację. Efekt jest efektem tego, to widzimy nawet w życiu codziennym, kiedy się okazuje, że jeżeli podpisałeś umowę na parę miesięcy z firmą na jakąś usługę jako konsument, zrezygnowałeś w trakcie, muszą ci oddać za niewykorzystaną część. To trochę byś poszedł do pizzerii, zamówił całą pizzę, w połowie powiedziałbyś, najadłem się, dziękuję, proszę oddać mi połowę pizzy, znaczy połowę za pizzę, przecież jest niezjedzona, można ją komuś dać, tak? To jest ta sama logika, czy ten sam brak logiki. Jeżeli chodzi wracając do frankowiczów, w ogóle to jest przykład jakiegoś umiejętnie skonstruowanego PR-u, bo zajmujemy się problemem jakiejś garstki ludzi w ogóle w skali całej Polski. 700 tysięcy. Co więcej, najczęściej ludzi generalnie lepiej sytuowanych niż przeciętni, więc to raczej wiedziałbym w większości, znam, nie mówię, że wszystkich. Przykład osób, nie które nie miały zdolności kredytowej złotówkowej, natomiast miały frankową. No tak, tak czy owak, rozmawiamy cały czas... To też jest ciekawe swoją drogą, prawda? Cały czas rozmawiamy o garstce ludzi, tak. Co moim zdaniem jest tylko efektem tego, że... Ale liczniejszy niż górnicy. Jest to gdzieś tam efekt jakiegoś PR-u. Ale co innego jest moim zdaniem ciekawe. Ciekawe jest odpowiedź na pytanie, a właściwie dlaczego ludzie biorą kredyt na mieszkanie? Dlaczego nie jest tak, że przeciętnie zarabiającego, uczciwie pracującego człowieka nie stać na kupno mieszkania? Odpowiedź brzmi tak, po pierwsze, jak kiedyś wyliczało parę lat temu Centrum Adama Smitha, około 1/3 ceny mieszkania to jest koszt biurokracji, nie podatków. Mówiliśmy o tym, to raport Hausera mówił o tym. Plus do tego się liczy podatki, nagle się okazuje, że połowa ceny metra kwadratowego to są sztuczne koszty stworzone przez rząd. Jeżeli teraz jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że przeciętny pracownik dostaje jakieś 60% z tego, co przeznacza dla niego pracodawca, bo resztę pochłaniają podatki. A z tych 60 i tak będzie płacił jeszcze w podatkach pośrednich. Dokładnie, bo zapłaci jeszcze chociażby VAT, więc z tych 60 jeszcze mu z 10-15 punktów procentowych odpadnie, czyli tak naprawdę dostaje 40% tego, co przeznaczyła, co wypracował, bo mówimy, daje mu pracodawca, czy tam przeznacza. Nie, ten pracownik wypracował jakąś wartość, bo przecież inaczej by nie został zatrudniony, on wypracował dużo większą nawet wartość, przecież inaczej by firma go nie zatrudniała. Ale z tej części wartości, jaką pracownik wypracował, która przypada na pracownika, on efektywnie dostaje z tego, powiedzmy sobie, 30-40%. Ceny mieszkania ma dwukrotnie zawyżoną w sztuczny sposób i tu mam odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle zajmujemy się kredytami, ponieważ nawet nieźle zarabiający człowiek w Polsce nie jest w stanie kupić sobie od tak mieszkania z ulicy, że wyjmie pieniądze z gotówki albo będzie z konta i zakupi, albo będzie potrzebował pooszczędzać 2-3 lata. Teraz szybciutko przeliczmy to. Jeszcze go dokończę jedną rzecz. A jeszcze to jest powiązane ściśle również z polityką rządu wobec rynku najmu mieszkań, czyli ograniczanie możliwości usuwania ludzi z mieszkań, za które nie płacą, bo trzeba pamiętać, rynek wynajmu mieszkań i rynek sprzedaży mieszkań są to rynki komplementarne, bo one zaspokajają tę samą potrzebę, potrzebę mieszkaniową. Mamy drogie mieszkania, podniesione poprzez przepisy również wywindowane ceny najmu. Efekt jest taki, że ten nasz przeciętny Kowalski nie ma wyjścia. On musi pójść do banku po kredyt, a potem jest na łasce i niełasce rządu, sądów i tak dalej. To jest zasadniczy problem. Tak? Źródło. Z tym, że... Problemy mieszkaniowe są w każdym kraju, również w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, w Szwajcarii. Z tego, co wiem, to wiele osób mieszka w mieszkaniu wynajętym. Przepraszam, że wejdę panie Tomaszu w słowo. Jest podawany przykład Niemiec, gdzie bodajże 80% rynku to są mieszkania wynajmowane, ale jednocześnie zapomina się dodać o inną informację, że w stosunku do zarobków mieszkanie w Niemczech jest 3 razy tańsze niż w Polsce. Oczywiście metr kwadratowy w Berlinie jest droższy niż metr kwadratowy w Warszawie, ale jeśli weźmiemy to jako procent zarobków, to się okazuje, że metr kwadratowy w Berlinie jest 3 razy tańszy niż metr kwadratowy ale w Warszawie. Ale dziwiłbym się, gdyby było inaczej, skoro tam jest kraj, który jest 3 razy bogatszy od Polski, więc jeżeli ja się porównuję do kraju, który jest bogatszy ode mnie, no to nic dziwnego, że mam mniejsze możliwości niż ten, kto mieszka w tym kraju bogatszym, albo jak się porównuję z kimś, kto mieszka w kraju uboższym, to mogę mieć satysfakcję z tego, że 2 razy więcej od niego zarabiam. No dobrze, ale wróćmy do tego, co tak naprawdę powiedział Paweł, czyli do tej
do tego rynku i rynku najmu, rynku mieszkań kupowanych. Jest w Polsce taka, to jest też efekt ogromnych zniszczeń, z których się cały czas kraj tak naprawdę podnosi, drugowojennych i pierwszowojennych, bo niewiele osób wie, że tereny polskie więcej ucierpiały w czasie I wojny światowej niż w czasie II wojny światowej, a największą katastrofą w historii Polski był potop szwedzki. To była dopiero katastrofa finansowa też i demograficzna. W pewien sposób, tak jak powiedziałeś, ten pęd do zdobycia własnego mieszkania jest generowany przez wysokie koszty czynszu najmu. I gdy się okazuje, że kupienie mieszkania jest tańsze albo kosztuje tyle samo, co wynajmowanie mieszkania. Tak? No i po tych 20... Trzeba mieć jeszcze zdolność kredytową. Trzeba mieć zdolność kredytową. Ale zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Na jedną rzecz zwróćmy uwagę. To powoduje, że skłonność do przemieszczania się za swoim fachem albo innym, który nagle chce wykonywać, spada. Ludzie są mniej mobilni, no bo mają garb w postaci mieszkania. Oczywiście ktoś może powiedzieć, no dobra, wynajmą tu, gdzie kupili, pojadą gdzieś tam i wynajmą. I to im się zbilansuje. No ale wiadomo, że zdarzają się ludzie, którzy nie płacą i trzeba ich przycisnąć. To trzeba wtedy przyjechać i przypilnować tego mieszkania. Po co komplikować? Po co komplikować? W związku z czym mają ten garb. Czyli ten cały system, który jest, powoduje nie tylko, że mamy drogie mieszkania, że ludzi nie stać na to, żeby po prostu wyjęli sobie pieniądze, kupili i tak dalej, to co powiedział Paweł, ale jednocześnie ten problem, o którym się mówi od lat, czyli małej mobilności ludzi, by szukali pracy gdzieś indziej, wyjeżdżali gdzieś indziej, to też jest po części skutek takich rozwiązań. Czyli znowu wracamy do tego, że mnóstwo regulacji, przepisy prawne, polityka państwowa, czyli to daj, jest najdroższe, co może być. Ja zawsze powtarzam, że nie ma nic droższego od tego, co jest za darmo. Jeśli państwo mówi, że coś będzie za darmo, to znaczy, że to w cholerę będzie kosztować straszne pieniądze, tak? Tak, oczywiście będzie kosztować. Natomiast jeśli chodzi o tę niską mobilność, która jest w Polsce, to moim zdaniem sprawa jest bardzo złożona, bo rzeczywiście można to widzieć jako konsekwencje jakichś tam problemów mieszkaniowych, ale również to są uwarunkowania kulturowe, mentalne i tak dalej. Także tutaj, to moim zdaniem, nawet jakby się ten rynek wynajmu mieszkań zdynamizowało, to i tak ta mobilność by, powiedzmy, do poziomu amerykańskiego czy jakiegoś tam innego nie skoczyła. Na koniec, Paweł. Ale z tą mobilnością trzeba pamiętać, że wszelkie przyzwyczajenia mentalne to jest taki trochę czasami wytrych. Przez 50 lat w PRL-u ludzi zniechęcano do prywatnej działalności i do własnej inicjatywy. W 89 roku, kiedy zburzono socjalizm od strony gospodarczej, stworzono wolny rynek, ustawa Wilczka, to nagle się okazało, że ci ludzie, których zniechęcano, potrafią założyć biznes, prowadzić go, zatrudniać ludzi i wyjść na swoje. Co więcej, rynek wtedy wchłonął parę milionów ludzi, którzy tracili pracę w upadających firmach państwowych. Pomimo, że mentalnie byliśmy nie tylko nieprzygotowani, ale wręcz zniechęcani do tego czegoś takiego jak prywatna inicjatywa. Więc mimo wszystko uważam, że człowiek jest istotą niesamowitą, ponieważ każdy człowiek ma zdolność dostosowania się do obrania nowej ścieżki, tylko że w Polsce od wielu lat wszystkie rządy, nie tylko obecne, wszystkie rządy robią wszystko, żeby te ścieżki jak najbardziej zamykać, żeby była jedynie słuszna droga ku wiecznej szczęśliwości oferowanej przez rząd. Czekam, jak będzie końcowym, to już oczywiście mówię z czystym jadem, ironią i złośliwością, czekam, jak wreszcie rząd wpadnie na ten najgenialniejszy możliwy pomysł, żeby uchwalić tylko jedną ustawę. Każdy ma obowiązek być szczęśliwy. Punkt drugi. Kto nie jest szczęśliwy, podlega karze śmierci. Wszyscy będą szczęśliwi. A spróbuj się wtedy na ulicy nie uśmiechnąć, jak będzie ci groziła trzeba. I obawiam się, że do tego zmierzamy. Tym optymistycznym akcentem, który zapodał nam Paweł Budrewicz, żegnamy się. Gościem był również pan Tomasz Żylicz, ekonomista, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej, ale nie tylko, bo również Uniwersytet Warszawski. Tak? Tak jest.
A my się spotkamy, mam nadzieję, za tydzień. Chyba, że do tego czasu zostanie wprowadzona ustawa, o której wspomniał Paweł. I to się spotkamy wtedy szczęśliwi. A mnie się zdarzy nie uśmiechnąć, więc będzie powód, żeby odstrzelić redaktora. Aha, w ogóle jeszcze na koniec, ostatnie, Robert Milanowski, Paweł Tatrzała, Kuba Tarnecki, Pawełek, Anton Borowy, Maja Maksym, Bartek Aksamitowski, to są ludzie, którzy pomogli zrealizować dzisiejszą audycję. Dobranoc się z Państwem. Versus. Zaprasza Paweł Zigert.